Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, czyli prawy dolny róg, napis subskrybuj. Sprawdźcie, żeby był szary, ja Wam za to dziękuję. I zapraszam Was do lajkowania filmiku, jeżeli ten filmik Wam się spodoba. Dzisiaj o budlejach Dawida. Tak dużo osób bardzo się zaciekawiło tą żółtą budleją Dawida. Znaczy budleją, bo to jest budleja Sun Gold. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać moje kolory budlejowe, miniaturkowe zarówno budleje. Także zapraszam Was do tego materiału. Słuchajcie, tak to tutaj widzimy. To jest budleja Sun Gold, czyli ma takie kuliste kwiatostany. Budleje, wiecie co, charakteryzują się przede wszystkim tym, że mają niesamowicie wonne kwiatostany, słodki, przyjemny zapach. I ten słodki zapach powoduje, że do budlei przylatuje strasznie, ale to strasznie dużo motyli. Stąd inna nazwa tego krzewu to motyli krzew. Zresztą zaraz zobaczymy, bo tutaj nawet nie szukając jakoś specjalnie długo, nie czekając, tych motyli jest dość sporo, co bardzo dodaje uroku w naszych ogrodach. Stąd tutaj żółtą Sun Gold, o tyle wiadomo, że z kolorem żółtym w ogrodzie trzeba uważać. Także pierwszy kolor i pierwsza odmiana, którą ja mam, to jest budleja Sun Gold. Budleje są o tyle łatwe w uprawie, że są to krzewy wieloletnie. Możemy je wyciąć do zera praktycznie, jeżeli chcemy mieć co roku świeżą młode przyrosty. Ja Wam pokażę tutaj taką jedną sztukę. O, widzicie? Ona odbija od zera. Odbija dlatego, że pomimo, że była okryta, gdzieś tam była na tyle młodziutka, gdzieś tam ją tutaj przymroziło, ale korzeń nie dostał. No i zobaczcie, na tym etapie już jest taka. Moje budleje raczej chcę, żeby tutaj tworzyły taką fajną, krzewiastą przestrzeń kolorystyczną. Z żółtym w ogrodzie, tak jak mówiłem, trzeba uważać, więc ta żółta może się nie wszystkim podobać. Zaraz Wam pokażę pozostałe odmiany kolorystyczne, które tutaj mam. Czerwona to jest jedyna, która mi jeszcze nie rozkwitła. Tutaj zwróćcie uwagę, musiałem obciąć je, te kwiatostany, dlatego że na krzewie moglibyście na filmie nie widzieć tej różnicy w barwie. Natomiast jeżeli jest to na żywo, jak i tutaj, mając trzy koło siebie, ta różnica jest dość widoczna. Ta tutaj, słuchajcie, to jest taki sobie różyk. A raz ją tu sfokusujemy. O, to jest różowa. Ta to jest taki ciemniejszy fiolet. No i taka w jaśniejszym fiolecie. Te pierwsze kwiatostany zawsze w budlejach są duże. Ja też zamieszczę w linku w opisie filmy odnośnie budlei. Sadzenie do gruntu, cięcie budlei, dlatego że budleja bardzo długo kwitnie, jeżeli ją przycinamy. Także wszystkie te przekwitłe kwiatostany warto szybko usuwać. Ona bardzo szybko na tych pędach jednorocznych tych kwiatostanów pojawia się dość dużo. Tam mieliśmy żółtą, czyli tutaj mamy tą żółtą na krzewie. Tutaj natomiast mamy tą różową, o której mówiłem. Tutaj ona dość późno się otwiera. Te ciemniejsze widzę, że troszeczkę później się otwierają, dlatego że czerwona wcale się jeszcze nie potwierała. Tutaj mamy tą ciemnofioletową. Słuchajcie, wszystkie te przekwitnięte kwiatostany, tak jak tutaj ucinamy, tych pędów z tymi kwiatostanami będzie naprawdę długo i będzie ich naprawdę sporo. Zobaczcie, daleko nie patrzeć, daleko nie szukać. Dlatego to się nazywa motyli krzew. Ciężko mi tutaj objąć tą ilość motyli, która tutaj wszędzie lata. Ale zwróćcie uwagę, patrzcie, tutaj są motylki. Tu jest motyl. Zapach słodyczy. Możemy naprawdę wypatrywać ciekawe okazy. Ten słodki zapach. Bardzo dużo też pszczół jest przy budlejach. Są to krzewy wieloletnie. Przejdziemy sobie do kolejnego koloru. To jest kolor czerwony. I ta jeszcze tutaj nie ma otwartych kwiatostanów. Patrzcie. Ta ciemna, widzę, że tak samo tamta. A tutaj widzimy kolejnego kolegę, który sobie na budleju. Patrzcie, tu kolejny kolega. I tu kolejny kolega, nawet wujka. Kolega bądź koleżanki. Możemy naprawdę mieć kolorową
pięknie, nie są trudne w uprawie, bardzo szybko rosną. Przyrosty w przeciągu jednego roku to mogą być nawet około metra, także bardzo szybko nabierają masy. O, widzicie? Same motyle latają. Kolejna budynia, jaką tutaj mamy. Jest tak duże słońce, że ciężko mi objąć całe tutaj to budleje. Kolejna budleja, jaką mamy, to jest biała. O, taki biały kwiatostan. Ona też się dopiero otwiera. I ta jest miniaturkową odmianą. O, zwróćcie uwagę, proszę tu nie cień za bardzo, że ona jest o wiele niższa według tamtych i ma lekko inną kolorystykę. Dlatego, że te liście są takie bardziej jak na drzewku oliwnym, trochę mniejsze, trochę ciemniejsze i to będzie dobrze widać. Słuchajcie, ujmiemy jeden listek i ujmiemy drugi listek. Tak, patrzcie, jaka różnica w listkach jest pomiędzy jedną a drugą. Także widać i w kolorystyce. Kolejny motylek nam przyleciał. Ja wam polecam budleje. Dodają dużo uroku, są wieloletnie, są nieproblemowe. Nawet jeżeli coś tam przymarznie, chociaż tak jak ja raczej mocno okrywałem, więc ta jedna coś tam musiała być już troszeczkę, bo akurat tamta była kupiona jesienią, więc gdzieś tam musiało faktycznie być na tyle słabej kondycji. Na szczęście korzeń był mocny i wszystko sobie podbiło. No i bardzo polecam tą żółtą. Wiadomo, że z żółtym w ogrodzie nie przesadzamy. No ale piękne, żółte, wonne kuleczki. Zobaczcie, tutaj też kolejnego budleja. Czyli budleje, bo tu jest Sungold, jak i Davida, czyli motyle krzewy. Ja wam polecam serdecznie. Zapraszam was do stawiania w komentarzach na Facebooku, na Instagramie zdjęć, jakie wy macie odmiany. Jeszcze by mi się przydała niebieska. Pozdrawiam was, do usłyszenia. Cześć!